Miłość i radość to synonimy. Ten, kto przyjmuje Bożą miłość i okazuje miłość drugiemu człowiekowi, również i samemu sobie, ten, kto kocha, jest skazany na radość. Możemy przeżywać dojrzałą miłość wtedy, kiedy uczymy się jej od Jezusa, a uczymy się miłości Jezusa przez czytanie Ewangelii, przez wpatrywanie się w to, jak Jezus kocha. Jest to nam przekazane przez ewangelistów, między innymi przez świętego Jana, apostoła i ewangelistę, który pisze tak. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.